Czy uważasz, że w Twojej firmie masz dobrze wdrożonego BaseLinkera? A może mimo to ciągle zdarzają się jakieś błędy i musisz je poprawiać? W dzisiejszym odcinku zobaczysz, jakie jest 10 największych błędów podczas wdrożeń BaseLinkera. Partnerem odcinka jest Implemo. Witaj na kanale Aspekty Handlu. Nazywam się Dominik Borsa i pomogę Ci zaoszczędzić czas w e-commerce. Pierwszym takim najczęściej popełnianym błędem, który widzę u moich klientów, jest to, że wdrożenie było robione w takim trybie ad hoc, bez żadnego planu. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś po prostu siadał i zaczynał konfigurować BaseLinkera bez większego namysłu. Jest to bardzo złe, ponieważ nie można przekazać tej wiedzy, co tam się działo w tych akcjach, co tam jest pokonfigurowane. Nie można tego przekazać nikomu dalej. Wie to tylko ten, który to wdrażał. Dodatkowo jest też ciężko modyfikować cały system, ponieważ nie wiadomo, co gdzie do końca jest poustawiane. Drugim błędem, który występuje bardzo często, jest to, że podczas wdrożenia BaseLinkera pomija się zupełnie bazę produktów. Jest to bardzo istotne, żeby baza produktów była po pierwsze połączona, dobrze zmapowana z aukcjami na Allegro, z produktami na sklepie, a po drugie, żeby było to dobrze oznaczone w formie dobrych kodów SKU. Jeżeli chciałbyś, żebym więcej trochę powiedział o tym, jak dobrze przygotować bazę towarową, to zapraszam Cię do napisania o tym w komentarzu. Jeżeli temat Cię interesuje, to na pewno nagram o tym odcinek. Po trzecie, wdrażanie bez znajomości funkcji BaseLinkera. Jest ważne, żeby wdrażanie i planowanie wdrożenia BaseLinkera było wykonywane przez osobę, która bardzo dobrze zna funkcję tego programu, ze względu na to, że wiele rzeczy możemy pominąć lub wymyślać wręcz koło na nowo, jeżeli tych funkcji nie znamy. Także kluczowym jest to, żeby dobrze znać funkcje i aktualne możliwości BaseLinkera, ponieważ ten też bardzo często się zmienia. Bardzo dużo ludzi nie używa w ogóle automatycznych akcji. To jest wręcz karygodne, ponieważ używamy programu, który ma wielkie możliwości, a większość rzeczy zamiast automatyzować robimy zwyczajnie ręcznie. Po co? Czy po to kupujemy BaseLinkera, po to płacimy niekiedy i 600 zł netto miesięcznie, żeby robić wszystko ręcznie? No, nie wydaje mi się. Dlatego używanie automatycznych akcji to jest moim zdaniem must have. Po co ręcznie zmieniać statusy zamówień, po co ręcznie generować paczki, skoro to wszystko może się robić samo? Tak naprawdę, jeżeli używasz BaseLinkera w trybie tu kliknę, tam kliknę, coś się wykona, ale dopiero po Twoim kliknięciu, to BaseLinker jest wdrożony źle. Ogólnie wdrażanie BaseLinkera powinno polegać na tym, żeby pracownik jak najmniej musiał klikać i żeby jak najwięcej rzeczy działo się w tle. Nieużywanie automatycznych akcji w BaseLinkerze jest trochę porównywalne do tego, żeby wykupić sobie najwyższy abonament sprzedawcy w Allegro i nie wstawić swojego loga na listing. No, bez sensu. Przejdźmy do takich błędów, które wynikają niejako z logiki projektowania całego wdrożenia. Czy w swoim wdrożeniu zwracasz uwagę na to, jakie są błędy w obecnym procesie? Jeżeli nie, to popełniasz duży błąd. Dlatego, że nie ma sensu wdrażać BaseLinkera w oderwaniu w ogóle od obecnych procesów. Musimy sprawdzić, czy może na etapie robienia czegoś w trakcie procesu pakowania zamówień, w trakcie w ogóle realizacji tej zamówień, jest coś po prostu nieoptymalnego. No i tutaj kłania się nam punkt szósty. Nie przenoś obecnego procesu 1:1 do BaseLinkera. Jeżeli w tej chwili w Twojej firmie na przykład drukuje się etykietę, po czym się drukuje jakąś kartkę, potem drukuje się paragon i się to złącza z szywaczem, to wydaje mi się, że nie do końca będziesz dobrze używał BaseLinkera, jeżeli powtórzysz to samo, tylko właśnie używając BaseLinkera. Zmienisz wtedy program, ale Twój proces nadal będzie bardzo nieoptymalny i nie poprawi tak naprawdę komfortu pracy pracowników. W opozycji do dwóch poprzednich punktów jest punkt siódmy, czyli nie branie pod uwagę obecnych procesów. Błędem jest, żeby w trakcie wdrożenia zrobić taką zupełną rewolucję w firmie, żeby nikt nie wiedział, co się dzieje, zupełnie od nowa zaprojektować proces. Nie, powinno się wziąć go pod uwagę, wyjąć wszystkie jego błędy i poprawić, a następnie wdrożyć dopiero to do BaseLinkera. Jeżeli w zupełnym oderwaniu od tego, co robiłeś wcześniej, będziesz próbował zrobić wdrożenie, no to po prostu zrobisz zbyt dużą rewolucję i będziesz mógł się spotkać z dużym oporem wśród magazynierów czy wśród pracowników biura.
Bardzo często spotykam się również z pozostawianiem miejsca na błędy ludzkie. Na przykład przy zmienianiu statusu zamówienia, jeżeli robimy to ręcznie, no to jest duża szansa, że po pierwsze zmieni się ten status na zły, przypadkiem po prostu klikniemy, bo to jest bardzo łatwo o to. Po drugie, jeżeli na przykład zaznaczamy wszystkie zamówienia na wszystkich stronach i przypadkiem zamiast w odpowiednim statusie będziemy w statusie wszystkie zamówienia, no to co się wtedy stanie? Wszystkie zamówienia ze wszystkich stron wrzucimy do jednego statusu. Potem mozolne przekładanie tych zamówień do odpowiednich statusów, no po prostu godziny pracy. Dlatego warto jest unikać takich sytuacji, kiedy możemy popełnić błąd. Na przykład może być to też wystawianie etykiety. Jeżeli generujemy etykietę ręcznie, możemy się pomylić w kurierze. Dlatego lepiej generować ją automatycznie. Dobrym sposobem na to, żeby unikać właśnie takich błędów, jest przenoszenie zamówień między statusami za pomocą zdarzenia własnego. Czyli jeżeli zamówienie jest w jakimś statusie i ktoś kliknie na przykład przycisk realizacja, ono się przenosi do następnego statusu. Co ważne, BaseLinker pozwala na to, żeby jeden przycisk wystarczył do tak naprawdę całej obsługi i zależnie tylko od statusów zmieniają się odpowiednio zamówienia. No i druga rada, warto określić sobie takie kamienie milowe zamówienia, w których dzieją się takie istotne rzeczy w trakcie procesu, na przykład generowanie etykiety, drukowanie tej etykiety czy wysyłanie maila do klienta. I w tych miejscach warto sobie ustawić w polu dodatkowym taki bezpiecznik, że jeżeli pole dodatkowe jest zaznaczone, teraz te nowe pola dodatkowe umożliwiają zrobienie tego jeszcze w prostszy sposób, więc jeżeli pole dodatkowe jest zaznaczone, no to już nie będzie drugi raz wysyłał się mail do klienta. To taka mała rada ode mnie. Myślę, że wiele osób będzie mogło z niej skorzystać. Często spotykam się też z takim przypadkiem, że wdrożenie jest bardzo rozłożone w czasie. I to w długim czasie, na przykład kilku miesięcy, a nawet ponad rok. Dlaczego to błąd? Jest to błąd, ponieważ wtedy pracownicy na przykład magazynu czy biura, oni nie wiedzą do końca, co zastaną jutro. Jeżeli ciągle wprowadzasz jakieś zmiany, jeżeli ciągle przebudowujesz system, jeżeli nie możesz się zdecydować raz a dobrze na jakieś konkretne rozwiązania, na konkretny proces, no to po prostu wprowadzasz w firmie chaos. Dlatego wdrożenie powinno być konkretnie umiejscowione w czasie. Powinno zostać przygotowane, powinno zacząć działać i wtedy zapominamy o wszystkim, co robiliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o proces realizacji zamówienia i od tego momentu już robimy wszystko zgodnie z tym, co wdrożyliśmy w BaseLinkerze, co zostało zaplanowane. Dzięki temu w tym konkretnym punkcie wszyscy po prostu przestawiają się na nowy system i mają tylko raz w jednym momencie konieczność przestawienia się. Później już tylko rozwijamy system. Na przykład dodajemy nowych kurierów, dodajemy nowe stanowiska, ale to wszystko powinno pozostać zupełnie bez wpływu na to, w jaki sposób pracownicy pracują. I ostatni, już 10. punkt, czyli stosowanie rozwiązań, które nie pozwalają na skalowanie systemu. Bardzo często jest tak, że dzisiaj mamy jedno stanowisko pakowania, ale za chwilę jest potrzebne kolejne. I za chwilę wpływa więcej zamówień, za chwilę jest sezon. Może się zdarzyć tak, że będzie na przykład trzeba zatrudnić nowego magazyniera, bo po prostu tych paczek będzie więcej. No i jeżeli nie pomyślimy o tym wcześniej, to na szybko będzie trzeba nagle przerabiać cały system i tak sprawić, żeby można było obsłużyć tych zamówień więcej, żeby na przykład dało się dołożyć kolejne stanowisko pakowania. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby to znowu nie powodowało jakiejś konsternacji czy potrzeby przyzwyczajania się do nowych nawyków u pracowników, szczególnie u pracowników magazynu. Jeżeli udało mi się w jakikolwiek sposób Ciebie zainspirować, zainteresować, to zapraszam Cię do zasubskrybowania tego kanału. A gdybyś chciał, żeby profesjonaliści wykonali dla Ciebie wdrożenie lub chociaż audyt, to zapraszam do Implemo. Możemy się zająć również Twoją firmą. Do zobaczenia w następnym odcinku.